Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejny raz w niedługim czasie prezentujemy kilka gołębi, które będziemy mieli na aukcji od kolegi Tomasza Rumińskiego na sprzedaż u nas. Teraz mamy, ostatnio było ich 8, teraz mamy 9 sztuk i co ciekawe, mamy takiego jednego, za chwilę do niego przejdziemy. Pierwszy raz chyba w tym razem takiego nakrapianego pstrego. Mało Tomek ma takich gołębi, jak ktoś zna tę hodowlę i widzieliśmy jak tam w gołębniku, kiedy pokazywaliśmy te jego gołębie, to mało jest takich gołębi. Natomiast teraz jeden się taki nam na aukcji trafi. Tomek teraz złapał gołębia o numerze 4981. To chyba jest samiec. To jest samczyk, do tego gołębia będzie certyfikat. To jest bezpośredni brat tej olimpijki z Brukseli z tamtego roku, nie? Co miała 3,30 w roku dla kategorii wielotana. Tym certyfikatem to jest tak, że te certyfikaty już są, tylko one podejrzewam, no, czekamy wtorek, na przyjdą po prostu. Tak. Także my wystawimy je, a w międzyczasie jak certyfikat przyjdzie, skan tego certyfikatu my dostawimy. Pokażmy, to jest rodowód, tu masz akurat tego gołębia? Nie. Nie mam jego, ale to jest po tej porze 711-685. Także osobom zainteresowanym... Przypiórka do spierzenia mam. Polecamy uwadze. Takie skrzydełko. Przypomnijmy, na dzień dzisiejszy... Samiec. Mam akurat, towarzyszymy Tomkowi na locie, zobaczymy jak będą te gołębie dzisiaj przylatywać, ale do tej pory w oddziale tutaj 0326 Toruń prowadzi Tomek. Wtedy co byliśmy pierwszy raz u niego w tym sezonie na lotach gołębi młodych, miał 41 gołębi pierwszy. I grupowo siadają, nie? 40, 50 i teraz no 62 włożone, 28 musiał. Oby nie zapeszyć tylko. Teraz mamy gołębie w jakim numerze? 16071, tak. Do tego gołębia też będzie certyfikat, to jest po olimpijce z Brukseli. Tej za kategorii, nie? Też certyfikat. I ona niego... była parowana na brata, to jest imbret. Niebieski. Samiczka, takie skrzydło, trzy pióra spierzone. Jeszcze chodzi o te gołębie. Jakoś tego pstrego może, albo tak. Jeszcze tego pokażę, bo trzeci z certyfikatem, co będzie. 16001. I to jest po tej złotej medalistce z Rumunii. Parowana na brata swojego była. Nie? Tak, przypomnijmy, Rumunia. Wystawa gołębi europejska, Tomek złoty medal miał, złoty medal w kategorii miał, tak. H. Sport H. To by były te trzy. To są trzy, które posiadają certyfikat i teraz tego mamy pstrego. To jest pstry. Unikat na hodowli Tomka praktycznie. No takie po tej parze w tym roku wychodzą. No to raczej będzie samiczka 26-15 bodajże, tak. Numer... Tu jako trudowo to nie leży. O, no to jest to. No i mamy. No i 12216 ojciec z 9 roku i on jest ojcem 5 rocznego Polski z tamtego roku. Nie? A matka to już jest po bracie tej złotej medalistki z Rumunii. Gołębie są oczywiście zaszczepione. Tak, wszystko szczepione, teraz były drugie raz szczepione chyba 3 dni temu. Były takie pytania powstały. A tego już miałem. Miałeś. No to 71. Tutaj 16085 bodajże, tak. Samczyk też chyba. Samiec. Tak, widać, tak. Matka to jest córka 8, znaczy 864, 5 7 dystansowych w Polsce. A i ojciec wtedy jest brat tej olimpijki z Brukseli, a ojciec tego gołębia jest bezpośrednio od Roberta Zguda, podwójny wnuk imbret na Rudego. On to Wanda Nabele, nie? To jest ten goł. Kopię tego rodowodu oryginału Roberta Zguda też mamy. To jest chyba 16095. Tak? I to jest po synie właśnie tej 5 i 7 rocznego Polski, a matka jest córka 999, czyli 11 rocznej Polski. Nie? No, czyli wnuk 5, 7, 11 rocznego Polski. Nie? To samiczka będzie też niebieska, ale to kiedy ktoś będzie chciał się więcej o tych gołębiach dowiedzieć, to przypominamy ostatnio, kiedy kręciliśmy u Tomka przylot gołębi, też pokazywaliśmy te gołębie w jego gołębniku, ale też mówił Tomasz, jak on hoduje te młode. To nie są takie młode chowane, jak większość hodowców trzyma, że po dwa. Tutaj Tomek robi tak, że po jednym, każda para trzyma po jednym, takie odpowiednio paruje, że po prostu część spełnia rolę nawet tych dobrych gołębi mamki, a tutaj są praktycznie młode wszystkie tylko po najlepszych ptakach. No tu jest 16008. To jest imbret na tą właśnie złotą medalistkę z Rumunii. Córka razy syn. Pokaż skrzydło jeszcze jego. O, i popatrzmy, żeby się też koledzy nie zdziwili. My to ostatnio też mówiliśmy, że numery, które Tomek ma tych gołębi, one są wszystkie z obrączki z oddziału 0326 Toruń, ale mają niektóre takie czterocyfrowy numer 26. No, zależy, obrączki no nie było obrączek, już Tomek dokupił, zostały wtedy pięciocyfrowe te ostatnie, takie te dalsze, nie? To jest 16028. To jest po córce tej 11 rocznej Polski, czyli tej 999. Ojciec to jest od Darka Marciszewskiego, syn jego olimpijki. To jest ten goł. No kolega Marciszewski niestety w tym roku miał pecha troszeczkę. No tam jego drugi goł tak, nie pojechał. Nie pojechał na olimpiadę. A to jest po tej samicy, co w Budapeszcie miała srebrny medal.
z tego gołębia. Hodowla na bardzo wysokim poziomie. My zdjęcia tego gołębia nie mieliśmy w tym roku, bo kolega Marciszewski właśnie był z takiego okręgu, gdzie nie można było wysłać z przyczyn tych weterynaryjnych, tak to nazwijmy, aczkolwiek jak zwał, tak zwał, mogły to być też decyzje innego rodzaju, ale no, wynik w każdym razie gołąb ten uzyskał został bardzo wysoki. Teraz masz jaki numer, powiedzmy? 16014. Tak. I co to jest? To jest po 9800, to jest córka tej olimpijki z Brukseli, za kategorii i razy braty. W Brukseli, Tomek, twój gołąb miał czwarte miejsce, tak? Nie, tam miał 24. Przepraszam. Czwarte miejsce to by miał Manfreda Bulli chyba gołąb. Tak. No dwa kategorie to ciężko, żeby tam coś więcej zdziałały, no bo my mamy 8 lotów w sezonie, a na zachodzie tam po 20 dwa kategorii, nie? I ciężko tam gdzieś dalej w kategorii coś zdziałać. No i to by było na tyle. To są te gołębie, które mamy na sprzedaż. Te gołębie wszystkie za cenę od 300 zł. Tak. Ostatnio ceny były bardzo ładne, co też jest dla nas tutaj Polaków bardzo istotne, gdyż okazuje się, że nie tylko zachodnie gołębie posiadające, jak to niektórzy mówią, tylko kolorowe rodowody, ale tutaj mamy gołębie polskie posiadające normalne też kolorowe rodowody, ale posiadające też rodziców utytułowanych i od hodowców mamy gołębie, którzy są cały czas na topie. Tak to nazwijmy, bo to kolega, jak tak mówiliśmy, no nagraliśmy też przy okazji ostatnio i polecamy uwadze fotoreportaż z kolegą Tomaszem. On opowiadał, jak doszedł do takich sukcesów tymi gołębiami. Tam sobie można sobie szczegółowo się z tą drogą, jaka prowadziła do sukcesu, który Tomek tutaj niewątpliwie ma, zapoznać. Także na razie dziękujemy, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału tutaj w licytacji. No kolegę też tutaj, co nam kibicuje, nie? Może coś kupi. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobrze. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.